Hej, sieneczkę, witajcie z tej strony, ja Gileon i witam was w klipie 5 listopada, także przychodzimy. Mamy dzisiaj czerwona Jade, czyli bardzo ładny skinek według mnie, kozak. Kupiłem go w tamtym sezonie, on właśnie wyszedł i mówię od razu, że go kupuję. Też jest sklep z tego skina. No. Mamy Samu, też bardzo fajny skinek za 1200, bardzo fajne edycje stylu, też bym w sumie bardzo chciał tego skinka, może sobie go kupię, nie wiem. Yatagan, też spoko, myślę, że skin, nawet jeśli na męski to spoko. Emblemant, animowana też, proszę bardzo. A, no i jeszcze mamy Chrono, czyli Smugi za 400. Mamy też tajemnicę, czyli fajny skin, w sumie bardziej dla tego widmowego szkieleta niż dla skina, ale spoko, nie? I tajemnica też skórka do broni, taka spoko nawet. Może być. Mamy Ladako za 1500, czyli też ładny skinek. Mamy Brokat, czyli jedno z fajniejszych emotek. Jedną z lepszych naprawdę. Może ją kupię, w sumie nie wiem. Ale chciałbym ją naprawdę. Mamy punkt złamania. Czyli emotkę za 200, też spoczko. Trzepotka za 800. Proszę bardzo. Też taka śmieszna lotnia. Nieustające dopowanie, które było. Bardzo dawno. I powróciło. Ale nie jest jakieś kozackie. Myślę, że takie średnie jest. No a w sklepie mamy. Mamy zestaw płomień mroku za stówę. Strój mroczna zabójcza Rockmanka, plecak mroczny sześciostrunowiec, strój magmowy Omen, plecak magmowy całun bitewny, strój anielica z cienia, plecak anielskie skrzydła z cienia, kilof mroczne uderzenie, kilof magmowe uderzenie, kilof uderzenie z cienia, malowanie mroczne przesunięcie, malowanie magmowe przesunięcie, malowanie przesunięcie z cienia i jeszcze motka zjednoczenie. Ja pierdzielę. Skin jest naprawdę beautiful i te skrzydła też spoczko. Rockmanka plus ten kilof i to jest kozak. Kozak. Omen plus te kilofy plus ten kilof i ale to jest kozak totalny, ale sztos. To od razu na miniaturę muszę wstawić, bo to przecież będzie kozak. No i to co było, nie? Ty, no ja to muszę kupić chyba. Widzowie, to chyba będzie jeszcze Darkfire kupowane. No ale to by było wszystko w sumie na tyle, także możecie zostawić suba i łapeczkę w górę, kto jest nowy, wbić na Discorda, wbić na codzienne streamy. No i to by było na tyle, siema.